Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się dopiero za rok, jednak Racibórz już od paru miesięcy przygotowuje się do tego niezwykłego wydarzenia. Państwo również mogą przyłączyć się do pomocy. Wydawać by się mogło, że przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży dotyczą tylko Krakowa, ponieważ tam w lipcu 2016 roku będzie można spotkać się z papieżem. Jednak to mylna teza. Okazało się, że raciborskie parafie również przyjmą młodzież z całego świata. Światowe Dni Młodzieży od dobrych kilku lat mają swoje takie dwie zasadnicze części, bowiem młodzież przyjeżdżająca tutaj, są to od każdego danego kraju, gdzie się odbywają te Światowe Dni Młodzieży, chce najpierw jakby doświadczyć no właśnie tego kraju, ludzi, takiej codzienności i dlatego zaproszeni są najpierw do poszczególnych diecezji. To będą dni dokładnie od środy do poniedziałku, nazywamy je dniami właśnie w diecezji i w związku z tym spodziewamy się no, jakichś dobrych kilkuset osób, to znaczy może 600, może 800, może do 1000, które będą także w naszym mieście, w Raciborzu, w ramach po prostu pobytu różnych grup w diecezji opolskiej. Już teraz do poszczególnych parafii zgłasza się młodzież między innymi z Albanii, Peru, Niemiec czy Francji. Aby zorganizować takie spotkanie w parafiach, potrzebna jest pomoc. Potrzeba wolontariuszy i liderów i oni się rzeczywiście formują już od dobrych kilku miesięcy, czyli potrzeba ludzi młodych, bo chodzi o to, żeby młodzież spotkała się z młodymi ludźmi. Tu sobie przekażą najwięcej także z tego doświadczenia wiary i dlatego wszystkich młodych zapraszamy do tego, by stali się liderami, wolontariuszami. Tu prośba o kontakt po prostu z własną parafią, bo tam będą szczegółowe informacje. Oprócz zaangażowania wolontariuszy potrzebna jest także pomoc i przychylność parafian w kwestii gości z różnych stron świata. Ci ludzie muszą też gdzieś przeżyć, nocować i dlatego poszukujemy rodzin, kilkuset rodzin w Raciborzu, które otworzą swój dom i to jest jakieś główne zadanie, udostępnią jakieś miejsce noclegowe. Tutaj nikt nie oczekuje żadnych luksusów. Jeśli wieczorem zjedzą jakąś kolację, to się będą cieszyć, to okazja do rozmów lub próby rozmowy w różnych językach, co zawsze jest bardzo radosne i wesołe. Natomiast te dni zasadniczo będą miały swoje tematy, więc nie trzeba się martwić. Nie chodzi o taką całodzienną opiekę nad tymi ludźmi. Każdy dzień będzie miał swój taki temat i dlatego zasadniczo prosimy o udostępnienie domów, o nocleg. Ksiądz Adam Rogalski zachęca również polską młodzież, aby już teraz zgłaszała się na wyjazd do Krakowa. Zapisy już od 15 listopada w poszczególnych parafiach. Dobrze byłoby, żeby pojechała, żeby nie oglądała tego wydarzenia w telewizji. Może będzie więcej widać, ale nie będzie tego doświadczenia, nie będzie tego przeżycia tych kilku milionów osób, tej wielkiej radości, która będzie w Krakowie. To się wiąże z wykupieniem pakietów, które też służą jakby całej organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia w Krakowie i dlatego te ceny są, ktoś powie, spore, bo kosztuje taki pełny pakiet na cały ten tygodniowy pobyt w Krakowie 690 zł, ale jest możliwość pomocy. Poszukujemy też takich. Można chociażby kupić taki oto niewielki różaniec sprowadzony zresztą z Ziemi Świętej, żeby wspomóc chrześcijan, którzy tam żyją. Można na tym różańcu się oczywiście modlić za Światowe Dni Młodzieży. Można też podarować ten różaniec komuś, kto do nas przyjedzie. Organizacyjnie przedsięwzięcie jest ogromne. O szczegóły można pytać w poszczególnych parafiach oraz zajrzeć na stronę internetową www.sdmracibórz.pl.